Dzień dobry, mam na imię Robert i jestem trenerem. Wiele rzeczy, koncentrujemy się w wielu sprawach życiowych na kreacji, a już mniej koncentrujemy się na takiej selekcji. Przy czym, jeśli chodzi o selekcję, to bardzo rzadko kierujemy się rozsądkiem, a często litością. Proszę spojrzeć, to jest hala ujeżdżeniowa, pięknie tu jest oświetlona. Ktoś kiedyś nasadził drzew, bez większego przemyślenia, po prostu, nie wiem, dostał, kupił, otrzymał, zachęcił się i nasadził takich tutaj iglaków. Te iglaki wyrosły strasznie wysoko w górę, bo walczą o życie i zasłaniają światło w tej chwili. Jakby tak przeliczył te iglaki na energię, to by się może okazało, że więcej energii tracimy na doświetlenie hali, niż te iglaki dają nam tej energii. Ale najważniejsze jest to, najtrudniejsze, że te iglaki zostały jakby porzucone samym sobie. Spójrzcie Państwo, to jest taki lasek, taki park, kalek. Kalek, nie w sensie kalka, jak to jest do pisania, tylko kalka takich las drzewnych inwalidów. Spójrzcie na przykład tutaj, cztery drzewa rosną tuż koło siebie, rywalizują strasznie, żadne się nie rozwinie. Tam jakieś drzewko, tam jakieś kolejne drzewko, tam jakieś rachityczne drzewko, tu jakieś rachityczne drzewka, tam jakieś rachitusy i to wszystko wygląda straszliwie. W zasadzie trzeba by to drzewko, to, tamten narożnik cały, to i tamto wyciąć, a jeszcze przedtem, przed wycięciem, 10 lat temu trzeba było wziąć zwyżkę, wytypować drzewa do rozwoju i przyciąć je od góry. Wtedy one rozwinęłyby się w takie kuliste, ładne drzewa, po prostu poszłyby bardziej w bok, miałyby po prostu szansę, a teraz stoją takie suche badyle. Ale o ile każdy się cieszy, kiedy się nasadza różne rzeczy, to jest oczywiste, o tyle kiedykolwiek się weźmie piłę spalinową, uruchomi i zaczyna to wycinać, to każdy mówi, mój Boże, przecież to jest żywe, przecież to jest drzewo, przecież to jest coś. Więc lepiej, żeby te drzewa gniły i marniały, po prostu dusząc się w swoim towarzystwie, niż żeby dać szansę na przykład 10, ale żeby pięknie rosły. O, piękne auto tam wypatrzyłem. Proszę bardzo. Fiat Palio Weekend w gazie. To jest LPG, jest moc. Piękny samochód. No więc właśnie tak to jest. Kiedy zacząłem tylko wycinać drzewa, zaraz przychodziły anonimy, że nie jest to ośrodek leśny, tylko jeździecki. I po co to zajmować się? A może właśnie po to, żeby tym drzewom dać godne życie? Tak sobie po prostu myślę. Miłego dnia. Robert, trener.